Rosjanie z okupowanego ukraińskiego Krymu na własne oczy zobaczyli grozę wojny. Na Półwyspie doszło do serii wybuchów. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocowy dla Kijowa. Pentagon przekaże Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości $1 miliarda. Ukraińska armia otrzyma m.in. amunicję do systemów HIMARS i obrony powietrznej NASAMS. Międzynarodowe wysiłki na rzecz zwiększenia ukraińskiego potencjału wojskowego nadal przynoszą realne zmiany na polu walki, co ma kluczowe znaczenie dla pomocy Ukrainie w obronie. Powiedział sekretarz obrony USA. Bardzo dobrze było to widać na okupowanym przez Rosję Krymie. Na tamtejszym rosyjskim lotnisku wojskowym doszło do serii wybuchów. Rosjanie, zarówno ci, którzy wypoczywali na Krymie, jak i ci, którzy już się tam zadomowili, uciekali w popłochu. Na autostradzie utworzył się 100-kilometrowy korek. Rosjanie na własne oczy zobaczyli grozę wojny, którą sami wywołali. Słyszeliśmy 3 wybuchy, zabraliśmy nasze rzeczy, to co zdążyliśmy i uciekliśmy. Kiedy nastąpiły wybuchy, schowaliśmy się za garażami. Nie wiedzieliśmy, gdzie się udać, bo natychmiast opuściliśmy mieszkanie. Świadkowie przekonują, że doszło do 10 eksplozji. Oficjalnie Rosja nie potwierdziła, że za wybuchem stoi ukraińska armia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało komunikat, w którym oświadczyło, że wybuchła amunicja. Rosja nie może przyznać się, że udało się Ukraińcom zaatakować tak ważną bazę lotniczą na Krymie. Przede wszystkim dlatego, że to pokazuje, że ukraińska armia ma możliwości takie, to pierwsze, a po drugie, że rosyjska obrona przeciwlotnicza jest bardzo słaba. Zaznacza dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Również władze w Kijowie nie potwierdziły oficjalnie, że to ukraińska armia stoi za atakiem. Jednakże wicepremier Ukrainy podkreślił, że seria wybuchów to przypomnienie, do kogo należy Krym. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski obiecuje, że Ukraińcy wrócą na półwysep. Obecność rosyjskich okupantów na Krymie stanowi zagrożenie dla całej Europy i dla globalnej stabilności. Region Morza Czarnego nie będzie bezpiecznym miejscem, dopóki Krym jest okupowany. Tymczasem Rosjanie, którzy kontrolują zaporowską elektrownię atomową, odcinają ją od Ukrainy i przyłączają do własnej sieci energetycznej. Wcześniej grozili jej wysadzeniem. Szefowie dyplomacji państw G7 wezwały Rosję do przekazania Ukrainie kontroli nad elektrownią.